Cześć, jak leci owca Wuka z tej strony. No cóż, kolejny odcinek, co możecie zobaczyć na tym kanale. Kolejny trening i nic więcej, jak przesuwam sztangę z punktu A do punktu B. Dzisiaj zaczynamy od Smitha, oczywiście FBW dwa razy w tygodniu. Standardowo Smith, jeszcze wracam po kontuzji dwugłowego, lekkiej. Buty już mam z niższym podbiciem niż Adidasy, które mam u szewca dorobione na 5 cm podbicia. Tutaj jest standardowo z 2,5, więc już tutaj ten przysiad będzie bardziej szedł na całe ciało, nie tylko na czwórki, tak jak robiłem przez ostatnie 2 tygodnie, czy tam nawet 3, ten przysiad rowerzysty, który wygląda tak. Teraz bardziej będę robił już o tak, czyli więcej grup jest zaangażowanych w przysiad. Rowerzysty. Tradycyjny przysiad, rowerzysty przysiad, tradycyjny przysiad. I lecimy, jest 160 tutaj. Wszystko czuć, czuć dupę. I powiem wam, że polubiłem przysiad na Smithie przez te ostatnie tygodnie. I tak w sumie ten pretekst tego dwugłowego, oczywiście on cały czas istnieje, cały czas ma rację bytu, ale trochę on jest zasłoną przed tym, żeby nie zejść z tego Smitha póki co. Naprawdę przyjemnie się robi i fakt, że nie ma tej stabilizacji jak w przysiadzie, stanowi to o takim łatwym ćwiczeniu, takim drive-thru, że jak zamawiacie w Macu, podjeżdżacie, drive-thru, czekacie 5 minut, odjeżdżacie i jecie. To jest taki drive-thru, nie trzeba wiele przygotowania. Tutaj na większych ciężarach nie potrzeba tyle skupienia. Wchodzicie, robicie, idziecie dalej, nie? A nadal przetrenujecie fajnie nogi. No i oczywiście na Smithie można pchać bardziej niż na przysiadzie, bo nie ogranicza nas stabilizacja, przez co możemy pchać do końca. Ah.
102,5 na sztandze. Na poprzednim treningu na tym ciężarze zrobiłem 7 ruchów. Tyle samo. Zrobiłbym 8 raczej, ale bałem się trochę zaryzykować, bo jestem sam na siłce. Ale był jeden w zapasie. Jak oglądaliście vloga na WK, to robiłem 132 na 9 szarpankę i obiecałem, że na kolejnym treningu zrobię mniejszy ciężar dokładnie, żeby robić i szarpanie, i dokładne trenowanie, bo jeżeli mam na przykład taki cel, żeby nauczyć ciała wytwarzać jak najwięcej siły w jak najkrótszym czasie, czyli jak trenujemy pod moc, to być może warto jest nawet poszarpać na takich kulturystycznych ćwiczeniach, ale też dzisiaj jest taka praca lżejsza, tak zwana hipertroficzna, dokładniejsza, żeby się nie nadwyrężać, a żeby mięsień przetrenować. Jest 8, kurwa. Spałem w pierwszej. No ale jest coś do przodu chociaż, jest coś do przodu. Grecja, Rumunia, Szwecja, Norwegia, Dania. Dwa listy droższe o 3 złote od Big Maca, McChicken, sylkami kręconymi i dużą wodą. Co jeszcze raz 102,5 na 8. Yeah.
Jak trenuję, to jest ciepło. Myślę, że nie odpalić na chwilę. Odpal sobie, a po co masz? Bo jak my się gimnastykujemy, no. Że coś odciągnie. Ja worka nie robię. Mają refsy, 15 przerwy, ogień.